większość ludzi nie oderwała się od ziemi, nie siedziała za sterami samolotów, no a jednak gdzieś tam prawdopodobnie w głębi marzy o tym, żeby znaleźć się w sytuacji pilota. Ta sytuacja jest zupełnie inna niż człowieka chodzącego po ziemi. Myślę, że najbardziej co ciągnie do tego zawodu, do uprawiania sportu szybowcowego i samolotowego, to fakt, że człowiek jest sam absolutnie odpowiedzialny w każdej mikrosekundzie za to, co robi. Od człowiek się tam sprawdza. Od każdego jego ruchu, od każdego jej myśli zależy jego bezpieczeństwo, no i ewentualnie pasażerów. To jest wielka odpowiedzialność, która z jednej strony ciąży, a z drugiej no jest wspaniała. Jest wspaniała, bo daje duże poczucie satysfakcji. Panie Tadeuszu, pytanie z kategorii awiacja. Proszę podać nazwę polskiego seryjnie produkowanego samolotu. Och, tych samolotów była cała masa. Proszę podać jeden przykład. Poczynając od samolotów PZL i RWD przed wojną, a tego było kilkadziesiąt typów, od tych samolotów, które najpowszechniej w największej liczbie egzemplarzy produkowaliśmy, które były akurat konstrukcji radzieckiej, ale to nie przeszkadzało, że to były dobre samoloty. I to był na przykład AN-2, taki, który stoi akurat za nami. Zrobiono go w kilkunastu tysiącach egzemplarzy w Mielcu. Latały po całym świecie, w sporej części z polskimi pilotami, którzy opryskiwali pola, gasili lasy. Trudno było zaskoczyć pana tym pytaniem. Proszę powiedzieć, pan jest pasjonatem, prawda, lotnictwa. I proszę powiedzieć, jak to się u pana zaczęło? Ja nie jestem pasjonatem. Pan jest pilotem? Ja kiedyś byłem zawodowcem. Tak? A jak to u pana zaczęło? Śmiesznie, proszę pani, bo od pracy w radiu. Aha. Miałem do zrobienia temat związany z lotnictwem i kiedy zrobiłem go, ale nie byłem zadowolony, to powiedziałem szefowi: szefie, tam nikt spoza środowiska to się prawdy nie dowie. A szef akurat znał innego szefa, który kierował Instytutem Lotnictwa, który miał swój poligon doświadczalny koło Kętrzyna, gdzie w tamtych latach, a to były lata 70. ubiegłego wieku, szkolono masowo pilotów agrolotniczych. Ludzie po technikum rolniczym mieli przeszkolenie do pilota zawodowego i uprawnienia do latania agro, co jest bardzo, bardzo trudne. No i wkręcono mnie i jednego kolegę jeszcze z radia tam po to, żebyśmy, mówiąc o lataniu, wiedzieli, o czym mówimy. Tak się zaczęło. A co według pana jest najbardziej pasjonującego w lataniu? To może będzie banał, powiem pani, ale to, że kiedy już mi się to trzecie kółko, bo przeważnie samolot ma trzy kółka, jak mi się to trzecie kółko oderwie od ziemi, to ja wszystko inne mam w nosie. A miał pan jakąś taką kryzysową sytuację za sterami? Miałem. A może pan opowiedzieć? Mogę, ale nie opowiem. Dlaczego? Ponieważ wynikała z mojej głupoty. Aha. Większość kryzysowych sytuacji wynika z brawury albo z głupoty pilota. Ale były jakieś negatywne konsekwencje tego? Nie, raczej pozytywne. Nauczyłem się porządku. Wie pani, latanie bardzo uczy dyscypliny. Tam nie ma żartów. Tam można rozrabiać, nawet chuliganić, ale w granicach założonych przez fizykę, przez przyrodę. Jeśli się tego przestrzega, to się lata szczęśliwie. Myślę, że każdy, kto spróbował chociaż raz poleciał szybowcem, samolotem, skoczył ze spadochronem, poczuł właśnie to coś, co większość ludzi ciągnie do tego, tak, do latania. Czyli to główne uczucie wolności i głównie to jest główna rzecz i no, piękno krajobrazu, piękno ziemi z powietrza.
lotnictwo hartuje ducha, wychowuje. Ja uważam, że gdybym w wieku 16 lat nie trafił na lotnisko, to nie wiadomo, co by się ze mną stało. Tak? Środowisko, w którym się wychowywałem na jakimś blokowisku, mogłoby różne rzeczy spowodować. Natomiast przebywanie na lotnisku z tymi ludźmi, w tej atmosferze lotniczej, szczególnie właśnie przy szybowcach, bo zaczynałem od tego, powodowało niesamowity wzrost poczucia własnej wartości i celu w życiu. Polskie lotnictwo w czasie w Anglii, w czasie II wojny światowej, to było niecałe 20 tysięcy, powiedzmy 17 tysięcy ludzi. To była ogromna, ogromna grupa ludzi, która się wywodziła z różnych z różnych miejsc w Polsce, z różnych klas społecznych i tak dalej. Ci, którzy walczyli w tak zwanej bitwie o Anglię, to byli profesjonaliści przeszkoleni w Polsce, w Dęblinie, w innych miejscach, którzy mieli już doświadczenie wyniesione z walk w Polsce i we Francji. I oni w Anglii byli naprawdę po prostu cenionymi fachowcami od roboty, którą trzeba było wtedy wykonać. Później dołączyli do nich inni, którzy już musieli być wyszkoleni w Anglii i to wtedy była cała machina. To były szkoły takie uczące ludzi od początku, uczących prostych przedmiotów technicznych. Ludzie się musieli nauczyć języka, musieli się nauczyć spraw na poziomie technikum czy studiów. I ci wszyscy ludzie stanowili polskie lotnictwo, zorganizowane na obczyźnie. Świetnie zorganizowane, doskonale zarządzane i jakaś taka wizja, którą mamy o Polakach, że to bohaterscy, prawda, się rzucają na przeważające siły wroga a wieczorem piją wódkę, była absolutnie nieprawdziwa. Znaczy oczywiście to była ogromna grupa ludzi, ale jak podkreślam, całą rzecz, którą chciałbym, żeby do nas, do Polaków dotarła, w przeciągu bardzo krótkiego czasu na obczyźnie umieliśmy zorganizować bardzo długo drugą siłę lotniczą w Europie, bo przy Anglikach nie było do 1942 roku Amerykanów, więc to była druga siła powietrzna w Europie, która musiała być zorganizowana od podstaw i ci ludzie musieli zostać wyszkoleni od podstaw w bardzo dobrym tempie w obcym kraju. To było niesamowite organizacyjne przedsięwzięcie, które się udało i właśnie z tego też powinniśmy być dumni, właśnie z tej organizacji, z tego dowodzenia, z umiejętności doboru tych ludzi, bo później wyniki, które polskie dywizjony osiągały, były bardzo dobre przez cały okres wojny, nie tylko przez 3-4 miesiące, prawda, 40 roku, który znamy pod hasłem Bitwa Anglii. Nie, to było długo, długo więcej i dużo, dużo, dużo więcej niż jeden dywizjon 303. Nasza grupa powstała 6 lat temu. Zajmowaliśmy się historią lotnictwa hobbystycznie, no ja, tak jak ja, również i zawodowo. 6 lat temu postanowiliśmy pokazywać, prezentować tę historię w sposób żywy. Stąd między innymi koledzy mają na sobie takie mundury, jakie nosili polscy lotnicy w Wielkiej Brytanii 70 lat temu. Kolega jest w mundurze oficerskim, drugi kolega ma również mundur oficerski wyjściowy personelu naziemnego. Kolega prezentuje tutaj się tak, jak wyglądał lotnik dywizjonu bombowego numer 300. Ja akurat mam na sobie kamizelkę ratunkową, jaką nosił pilot myśliwski ponad 75 lat temu, między innymi w czasach bitwy o Anglię. Staramy się bardzo o to, żeby wszystko było w miarę oryginalne lub przypominało oryginał, żeby pokazywać, jak to wszystko wyglądało, bo w ten sposób, historia przedstawiana w ten sposób nabiera żywych barw. Jest ona interesująca przede wszystkim dla młodych ludzi, kiedy można coś dotknąć, coś zobaczyć, nie tylko w gablocie, w muzeum, ale również na żywo, tak jak to wtedy wyglądało. No i również i nas samych nauczyło to, jak wtedy lotnicy się prezentowali, co czuli nosząc takie wyposażenie, bo tylko wtedy można zobaczyć, jak to autentycznie było. Żadna książka tego nie da, żaden tekst, żaden artykuł. Człowiek może się poczuć dokładnie tak, jak nasi lotnicy w roku 1942.
no, kiedy walczyli nie tylko o swoją wolność, ale również i o wolność Anki, no ale myśleli przede wszystkim o Polsce. A według pana, jak dziś obecnie wypadają polscy lotnicy na tle innych państw? Wydaje mi się, że polskie lotnictwo, chociaż niezbyt duże, jest na dobrym poziomie. Ma profesjonalnych pilotów, ma coraz lepszy sprzęt i tak w charakterze lotnictwa sportowego Polacy mają duże osiągnięcia. Czy to w szybownictwie, czy to w akrobacji samolotowej. Jeśli chodzi o lotnictwo wojskowe, też mamy coraz lepszy sprzęt. Może go jest jeszcze troszkę za mało, no ale miejmy nadzieję, że będzie go nieco więcej. Jeśli chodzi o lotnictwo komunikacyjne, też również rozwija się ono bardzo dobrze, na wysokim poziomie. Także cóż, miejmy nadzieję, że polskie lotnictwo będzie miało nie tylko swoją historię, ale również i swoją przyszłość.